Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj specjalny gość. Nie wiem, jak Cię Tomek zapowiedzieć. Zaczniemy od tego, że tak. Kurier rowerowy, dobrze mówię? Były. Były kurier rowerowy. Dziennikarz telewizji Teletop, specjalista od kultury gorzowskiej i zależnej, i niezależnej. Do tego Centrum Kultury Niezależnej. Tak to się nazywa? Centrala. Centrum Kultury Niezależnej Centrala. Centrala. Tak, dokładnie. No, najbardziej znany jesteś pewnie z Centrali, oprócz tego, że jako dziennikarz Teletopu. Spotykamy się z okazji tej, że dostałeś prestiżową gorzowską nagrodę kulturalną, czyli Słowika, tak zwanego Słowika. W doborowym gronie jesteś, między innymi jest tam Bałdych, jest tam Wróblewscy. Ostatnie nagrody to były dla muzyków jazzowych. Teraz dla przez Ciebie, dla Kultury Niezależnej nagroda. Powiedz mi, Centrala znana młodym ludziom, którzy lubią kulturę niezależną, nie bardzo znana mieszkańcom Gorzowa, przedstaw trochę Centralę. Czym jest Centrala, czym jest ten klub? Gdzie jest? Opowiedz troszkę o tym. No dobrze, może przedstawię w ogóle tego Oskara Gorzowskiego. To jest, proszę Państwa, w ogóle witam serdecznie. To jest ta nagroda. Nagroda Zofii Bilińskiej projekt to jest. Tak, za chwileczkę przejdziemy do tego. Nagroda imienia Janusza Słowika za wzbogacanie kulturalnego pejzażu miasta. Także, więc czuję się zaszczycony, że wzbogaciłem ten pejzaż. A wzbogaciłem go Centrum Kultury Niezależnej, Centrala właśnie, tak jak mówiłeś. Ja nie wiem, czy moją intencją było wzbogacanie pejzażu kulturalnego. Moją intencją było otwarcie czegoś, co tutaj nie istniało, dlatego że miasto konsekwentnie niszczyło tą kulturę niezależną w tym mieście i ostatnie miejsce, które taką kulturę niezależną prezentowało, czyli Klub Magnat przy Miejskim Centrum Kultury został zamknięty. Była grupa młodych ludzi, która została praktycznie bez miejsca i była taka frustracja wśród tych ludzi. Oni mówili, że w tym mieście się nie da nic zrobić. Ja mówię, jak się nie da, jak się da? Nie, bo nie ma pieniędzy, więc otworzyłem takie miejsce, otworzyłem je praktycznie bez pieniędzy. Mówię o tej drugiej centrali, dlatego że pierwsza idea centrali powstała podczas prezentacji prac. My robiliśmy taki mural z kasetą stilonowską jako Stowarzyszenie Sztuka Miasta i dostaliśmy od miasta taki budynek przy ulicy Jagiełły. Więc to było wspaniałe miejsce. Co prawda było bez prądu, ten prąd ciągnęliśmy tam 20-metrowym przedłużaczem od sąsiadów z drugiego piętra z kamienicy obok. I postanowiliśmy zacząć robić tam rzeczy. Zupełnie spontanicznie zaczęliśmy robić tam rzeczy, natomiast to trwało jakieś 2 miesiące. Wystąpiliśmy do miasta o przedłużenie umowy. Miasto się na to nie zgodziło, magistrat się na to nie zgodził. Stwierdzili, że ten budynek jest do wyburzenia. Minęły 4 prawie lata i ten budynek nadal stoi, także no nie wiem, ale komuś przeszkadzało, żeby to tego budynku... Ale znalazłeś się w nowym miejscu, nie mów, że bez pieniędzy, bo to miejsce wygrałeś jako Tomasz Malewicz, nie jako instytucja kulturalna, tylko jako niezależny człowiek interesujący się kulturą, hobbysta kultury niezależnej, wygrałeś na przetargu. No tak, żeby w tym przetargu wystąpić, pożyczyłem od kolegi, nie miałem ani grosza przy duszy, pożyczyłem pieniądze od kolegi na wadium w przetargu, więc... Stwierdziłem, że poradzimy sobie bez udziału miasta, zrobimy to własnymi siłami z grupą pasjonatów. Wynajęliśmy w tym przetargu piwnicę. Przybliż, gdzie ona mieszkańcom. To jest piwnica przy ulicy Spiszowej 1, czyli to jest ta kamienica przyległa do kamienicy, na której jest mural z kazetami stilonowskimi, także też mamy dwoje swoich dzieci akurat w tym miejscu. I się zaczęło. Ja, Tomek, miałem zaszczyt, że ci przerwę, miałem zaszczyt być na otwarciu, słynnym otwarciu. Tak. Ten lokal wygląda tak, że było tam klepisko, piaskownica, nieotynkowane ściany, rury na wierzchu. Gruz. I pamiętam na tym otwarciu, nawet poczęstowałeś mnie alkoholem, a to wtedy można było. Tak? Wybacz. Super miejsce, zabawy na piaskownicy nawet dla tych, którzy czuli się niewyżyci w jakichś zabawach dziecięcych. Czy to nadal tak funkcjonuje? Nie, to funkcjonuje nieco inaczej. To miejsce ewoluuje przez cały czas. Od tamtych czasów, no nie wiem, z własnymi rękami zbudowaliśmy toalety, instalację elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną, także trochę rzeczy tam powstało. Natomiast miejsce w dalszym ciągu jest obskurną piwnicą. Tylko nie o to w tym wszystkim chodzi.
Przede wszystkim wystrój miejsca kreuje światło i dźwięk i te wszystkie rzeczy, które się tam dzieją. Ta piwnica została, to miejsce zostało stworzone dla tych właśnie ludzi, którym brakuje tego rodzaju kultury. I nieważne jest to, jak obskurne są te mury, ważne jest to, co się w tym miejscu dzieje. I to jest naprawdę, dla nas jest to świątynia sztuki. Tutaj przyjeżdżają ludzie z całego świata praktycznie. Przerwę ci na chwilę, bo do tego zaraz dojdziemy, bo musimy wrócić jeszcze do tego, jak prowadzisz tą działalność. Ten lokal wynająłeś jako, tak, jako lokal użytkowy, czyli musisz płacić wygrany na przetargu, jak z tego co wiem nie miały czynsz. Musisz płacić podatki od nieruchomości, które są jak dla lokalu użytkowego, pewnie Państwo wiecie, niemałe. Jest to na pewno kilka tysięcy rocznie na taki podatek od nieruchomości. Powiedz mi, zanim dojdziemy do tych artystycznych rzeczy, jak w realiach takiej normalnej działalności gospodarczej, bo musisz płacić te czynsze, musisz płacić podatek. Czy dla ludzi, którzy się przychodzą, bierzesz za bilety, czy jest puszka tak jak tego, że kto ma co tam wrzuca? Jak to się odbywa, jak sobie radzicie finansowo, bo jakieś koszty musicie przecież ponosić? No nie jest to łatwe, nie jest to łatwe, dlatego że czynsz jest dosyć duży i mamy tacę po prostu tak jak w kościele. Uważam, że jest to świątynia sztuki i jak w tej świątyni po prostu ludzie, którzy korzystają z tego miejsca. Zbieracie na tacę. Zbieramy na tacę i jest to tak zwana kultura zrzuty i ludzie, którzy tam przychodzą. Lokal jest prywatny, także ja myślałem o tym, żeby pociągnąć to pod patronatem Stowarzyszenia Sztuka Miasta i kulturalnie działamy pod patronatem Stowarzyszenia Sztuka Miasta, natomiast lokal sam w sobie jest wynajęty na moje nazwisko, dlatego że po prostu trudno jest rozkładać odpowiedzialność finansową na tych ludzi. Nie wszyscy się z tym zgadzali i dlatego zostałem zmuszony jakby do ciągnięcia tego własnym sumptem i jest to trudne. Natomiast kwestia podatków jest w dalszym ciągu niewyjaśniona, ponieważ próbowałem wypełnić wniosek w Urzędzie Miasta i moja działalność nie podchodzi pod żadną kategorię, więc wypełnienie tego wniosku wiąże się z potwierdzeniem nieprawdy i w dalszym ciągu chodzę tam regularnie muszę to rozwiązać w jakiś sposób. Trzeba to wyjaśnić, bo ty jesteś traktowany jako normalny przedsiębiorca. Ten lokal jest traktowany jak lokal użytkowy, mimo że nie prowadzisz tam żadnej działalności gospodarczej w sensie finansowym. Ten lokal nie przynosi żadnych dochodów. Na pewno ponad parę tysięcy musisz zapłacić w tym roku na przykład za podatek. I rzeczywiście, no nie prowadzisz działalności, masz lokal użytkowy, nie prowadzisz tam, nie zarabiasz. Musisz te pieniądze jakoś albo wynegocjować z miastem, albo nazbierać. No nie wiem, ja liczę na to, żeby przyszły łaskawsze czasy dla kultury niezależnej w związku ze zmianą władzy. Ja osobiście jakby nie lubię nikogo o nic prosić. To jest na zasadzie, że kto chce w tym partycypować. Miejsce nie posiada nawet szyldu. Przychodzą tam tylko ludzie, którzy wiedzą, dokąd przychodzą i po co przychodzą. Bywam tam czasem i przychodzą tłumy ludzi. Bywa tak, że przychodzą tłumy ludzi. Różnie to bywa. No ostatnio jest pustiej. Czasami jest tak, że jest więcej ludzi, czasami jest tak, że jest mniej ludzi. W każdym razie trudno jest związać koniec z końcem i mamy i zaległości czynszowe. Także jest to ciężki kawałek chleba, który spędza mi sens powiek, ale no mam nadzieję, że będzie lepiej. Zobaczymy, będziemy jakby działać w tej materii. Najważniejsza jest dla mnie satysfakcja ludzi, którzy przychodzą tam po tą kulturę i tę kulturę dostają. No właśnie, centrala się wpisała w pejzaż kulturalny miasta. Czy chcesz, czy nie chcesz, jest to miejsce, które jest w Gorzowie znane, przynajmniej wśród generalnie młodych ludzi, którzy się kulturą niezależną interesują. Przyjeżdżają do ciebie zespoły naprawdę z górnej półki, jeżeli chodzi o muzykę niezależną, o sztukę niezależną. I powiedz mi, jak udaje się tobie, w jaki sposób wypracowałeś markę, jak się udaje te zespoły zaprosić? Przyjeżdżają ludzie z całego świata, można powiedzieć. Znaczy, marka wypracowała się sama z siebie. Jakby działam już. To jest poczta pantoflowa, która gdzieś tam przekazywana przez jednych ludzi drugim ludziom. I ja tam nie zapraszałem nikogo. To są ludzie, którzy dzwonią i pytają się, czy mogą zagrać w centrali, dlatego że miejsce wypracowało sobie jakąś legendę już daleko poza granicami Polski. I wszyscy wyjeżdżają, są bardzo zadowoleni, dlatego że i atmosfera jest wspaniała i pomimo, że nie ma praktycznie pieniędzy, my dla tych chłopaków zbieramy praktycznie, zrobimy im zrzutkę na paliwo, żeby mieli po prostu za co wrócić i na tym to wszystko polega. Oni śpią u mnie w domu albo u kogoś z moich znajomych. Kupujemy im jakąś pizzę, żeby mieli co zjeść i na takiej zasadzie to działa. To działa praktycznie bez pieniędzy, to jest tylko na zasadach zwrotu kosztów, ale centrala to też nie tylko muzyka, dlatego że przez ten czas, przez te 3 lata działalności
robiliśmy tam mnóstwo rzeczy. To były i warsztaty rowerowe za darmo, w sensie robiliśmy klinikę rowerową co czwartek, gdzie każdy mógł przyjechać i naprawić sobie za darmo rower. Mieliśmy wykwalifikowanych mechaników, tutaj ukłon w stronę Barta, który właśnie otwiera swój nowy sklep. Prowadziłem konwersatoria bezpłatne z języka angielskiego dla ludzi, którzy chcieli nauczyć się języka, podszkolić się przede wszystkim w angielskim mówionym, jako że sam mam duże doświadczenie. Parę lat mieszkałeś w Kanadzie. No, blisko 20 lat mieszkałem za granicą, głównie w krajach anglojęzycznych, tak. Robiliśmy mnóstwo wystaw, robiliśmy performance, mieliśmy teatry, też współpracowaliśmy z instytucjami miejskimi, także z Miejskim Centrum Kultury robiliśmy Nocny Szlak Kulturalny, z Miejskim Ośrodkiem Sztuki współpracowaliśmy przy festiwalu wideo, który się nazywał Green Age bodajże. Także tych rzeczy było mnóstwo. No i to cały czas, wiesz, jakby działa i samo się napędza. Ja w porywach frustracji często mam ochotę zamknąć to miejsce, dlatego że mówię, że nie mogę już tak dalej ciągnąć. Nieprzespane noce, stres, depresja czasem. Dużo stresu przede wszystkim. Też miałem... No bo to nie jest tylko walor finansowy. No mamy też, mieszkamy w takim mieście, że też trzeba było poradzić sobie ze względami bezpieczeństwa. Różni ludzie się tam pojawiają, no ale zazwyczaj dzieje się to na takiej zasadzie, że ja tam jestem człowiekiem, który ogarnia to i grupka pasjonatów. Musisz czasem użyć kultury siłowej. Często znam ze swoich doświadczeń prowadzenia kiedyś klubu, który nie był takim niezależnym klubem, ale miałem problemy z sąsiadami, miałem problemy z policją, przyjeżdżała policja, mimo że właściwie nic takiego się nie działo, co by powodowało konieczność przyjazdu policji. No ale środowisko kultury niezależnej wywołuje czasami jakieś konflikty. Jak sobie z tym radzisz? Właśnie widzisz, ta kultura niezależna to są najbardziej spokojni ludzie w tym mieście. Największe problemy są z ludźmi, którzy przychodzą tam przypadkowo. Natomiast mam już... No nie wiem, mam opinię człowieka i pewien autorytet w tych różnych środowiskach, że w tej chwili śmiem twierdzić, że centrala jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc w ogóle w mieście, pomimo że niektórzy ludzie w dalszym ciągu boją się tam wejść, bo jest to jednak mimo wszystko obskurna piwnica. Powiedz mi, muszę ci zadać pytanie. Zostałeś uhonorowany. Z tego, co mówisz, jak widać, wydaje nam się słusznie, bo to jest jakby honor dla kultury niezależnej i niezinstytucjonowanej, czyli poza instytucją działającej. Trudne słowo. W każdym bądź razie kultura gorzowska instytucjonalna uhonorowała cię słowikiem. Jeszcze raz ci to gratuluję. Ale powiedz mi, czy to nie jest trochę tak, powiedzmy, Ludzie dla Miasta, Stowarzyszenie Ludzie dla Miasta, weszli też grupa ludzi niezależnych, którzy się dzielą dla miasta, weszli już w tryby urzędu, czyli są radnymi, są urzędnikami. Czy nie obawiasz się, stałeś się celebrytą, już nie jesteś jakby człowiekiem niezależnym, zostałeś uhonorowany. Nie boisz się tego, że takim celebrytą zostaniesz, teraz będziesz wywiadów udzielał w radio, wszędzie? Nie, ja się niewielu rzeczy boję w ogóle, także... No ale też czuję się trochę jak ten nietoperz wyciągnięty gdzieś tam z undergroundu, w te flesze i reflektory i kamery, zazwyczaj stoję po drugiej stronie i tam się czuję o wiele lepiej. Natomiast jestem w pewnym sensie adwokatem tej kultury niezależnej. Przy czym widzisz, tutaj bardzo mocno podkreślam to słowo niezależnej, dlatego że my nigdy się nie staraliśmy o żadne dotacje znikąd, po prostu stworzyliśmy sobie sami miejsce, gdzie sami sobie robimy imprezy. To jest miejsce dla ludzi, którzy robią rzeczy dla innych ludzi. I być może jest to temat niszowy, no ale taka jest zasada. Miejsce jest otwarte, dzwonią do mnie ludzie, którzy na przykład chcą teraz zrobić w jakiś wieczory poetycko-teatralny. Jak najbardziej. Miejsce jest właśnie po to, żeby takie rzeczy robić. Mamy na przykład sekcję beatboxu, która działa, warsztaty beatboxowe, gdzie młodzi chłopcy
co tydzień mają właśnie te warsztaty. Teraz w sobotę mieliśmy bitwę beatboxową, gdzie przyjechali ludzie z... Wytłumacz, nie wszyscy beatbox, widzowie. Beatbox to jest taka forma muzyki robionej wyłącznie ustami, także wszystkie dźwięki powstają poprzez aparat gębowy, także są to różne bity, ja nie potrafię tego zademonstrować, ale no, generalnie sprowadza się to do pierdzenia w mikrofon, także że użyję takiego. Słynny cytat z rejsu, paszczowo, jakie dźwięki koń wydaje tak, paszczowo. Dźwięki tak. Paszczą, tak. Chodzi tutaj o dźwięki paszczą i no i w tej chwili, tak jak patrzę na to, jak to się rozwinęło przez ten czas, to jesteśmy jednym chyba z najmocniejszych ośrodków beatboxu w Polsce, także mamy ciągle takich pasjonatów jak Roman. Wcześniej był to Rafał, który był mistrzem Polski, teraz przejął to Roman, który też pracuje gdzie indziej i też poświęca swój czas młodym ludziom i oni tym się bardzo pasjonują, oni tym żyją. A Centrala jest takim miejscem, gdzie za darmo mogą z tego korzystać. Powiedz mi, jakie perspektywy, co planujesz w najbliższym czasie? Co możesz powiedzieć? Kultura niezależna ma to do siebie, że często się nie planuje długofalowo. Ja działam bardzo spontanicznie, także ja nie mam długofalowych planów, ponieważ ja w dalszym ciągu nie wiem, czy ja przetrwam. Dzwonią do mnie ludzie, którzy chcą zrobić u mnie koncerty w lipcu. Ja mówię, słuchaj, ja nie jestem w stanie ci zagwarantować, że to miejsce w lipcu będzie jeszcze istniało. Póki co to robię to z mniej więcej wyprzedzeniem miesięcznym. No ale teraz mamy z koncertowych rzeczy. 8 będziemy mieli właśnie, a to taka świeża sprawa dosyć, także jeszcze nie będę zdradzał szczegółów, ale to będzie Dzień Kobiet. Awangarda krakowska i ludzie tutaj związani z teatrem prawie profesjonalni. Jest to jeszcze niepotwierdzone, ale to będzie niedziela 8 marca. Dzień wcześniej też będzie jakaś impreza techno. Natomiast 14 marca mam dwie fajne kapele z Berlina, takie transowo-popowo-punkowe, nie wiem, trudno mi to określić, bo zazwyczaj jest to muzyka, która się wymyka jakimś tam regułom. 18 marca mamy zespół, który przyjeżdża do nas z Włoch, z Genui, który też zagra taki, nie wiem, też w klimatach post-punkowych, ale taka muzyka bardziej progresywna, też dosyć intrygujące zjawisko. Mamy zespół jakiś 20 marca z Wolina i okolic, coś w takim oldschoolowym stylu. Czyli tak, cały czas coś się będzie działo? Cały czas coś się dzieje i tak na bieżąco ten kalendarz się wzbogaca. I ja tego za bardzo nie ogłaszam, dlatego że na przykład odeszliśmy zupełnie od plakatowania miasta, dlatego że zależy nam na tym, żeby jednak to miasto było czyste. Także nie chcę być hipokrytą, tu często ludzie przychodzą i chcą rozwieszać plakaty. Ja nie chcę, żeby te plakaty wisiały, ponieważ mało ludzi dba o no, estetykę miasta. Masz swoje środowisko ludzi, którzy są sympatykami, fanami Centrali. Także jest... Kto ma przyjść, ten przyjdzie. Kto ma wiedzieć, ten wie. Nie potrzeba szyldów, nie potrzeba reklamy. Informacje o wszystkich wydarzeniach można znaleźć na Facebooku. Tomku, na zakończenie to ja mogę, pozwolę sobie, z racji tego, że bywam od czasu do czasu, mimo że jestem już starszym człowiekiem, bywam w Centrali, to takie dwa apele chciałbym w twoim imieniu, bo może tobie nie wypada. To po pierwsze do miasta, żeby życzliwie popatrzyło na te pieniądze kultury niezależnej, czyli na to, żeby w jakiś sposób, zgodnie z obowiązującymi oczywiście przepisami, pomogło tobie w tej sprawie. To taki ogólny apel, a drugi apel do mieszkańców. Młodzi ludzie Centralę znają, wiedzą, starsi ludzie, odważni starsi ludzie, bo to jest kultura i klub dla młodych ludzi, ale warto czasami... Nieprawda. Warto czasami pójść zobaczyć. Ja tobie powiem, że jak ja chodzę z moją małżonką, bywam u ciebie od czasu do czasu, to tak jak wchodzę, to taki niektórzy młodzi ludzie na mnie patrzą ze zdziwieniem, co ja robię w tym miejscu, tak? Ale warto od czasu do czasu, jak przychodzicie państwo na spacerem wieczorem, by w piątek czy w sobotę zerknąć, czy coś się w Centrali dzieje. Przychodzicie bulwarem, warto zobaczyć to miejsce kultury niezależnej. Myślę, że mogę zaprosić w twoim imieniu, ty także. Mówisz, że starsi ludzie też mogą cię tam odwiedzić? Coraz częściej mamy imprezki, gdzie na parkiecie dominują ludzie 40+, także też jest to... Jest dla każdego coś miłego. Jakby nie ograniczamy się ani wiekowo, ani repertuarowo. Jesteśmy otwarci na wszelkie działania. Także...
Zapraszasz, jednym słowem. Zapraszam. Jeszcze raz gratuluję Ci, bo to jest Twój słowik, ale także słowik dla Kultury Niezależnej. Żeby to się dobrze w tym kierunku rozwijało, w tym mieście dla młodych ludzi, potrzeba jest takich miejsc. I chwała Ci za to, muszę tu powiedzieć naprawdę bez żadnej znajomości, że chwała Ci za to i tym ludziom, którzy z Tobą pracują, że takie miejsce stworzyli. I życzę Ci, żeby niezależnie od wszystkich tych ciężkich sytuacji, głównie finansowych, żeby Ci się to powodziło. Jeszcze raz, Tomku, dziękuję Ci bardzo, jeszcze raz Ci pogratuluję. Dziękuję również. Ja też dziękuję Kapitule, która zauważyła, bo trudno jest sięgnąć wzrokiem do tych mrocznych piwnic i kazamatów. No ale też nie robimy tego dla chwały, robimy też to sami dla siebie, bo wychodzimy z założenia, że jak nie my, zrobimy sobie to, co chcemy, to, czego chcemy słuchać i co chcemy robić, to nikt nam tego nie zrobi. Dziękujemy Państwu bardzo. Wpadnijcie do centrali, zobaczcie tam Tomka, jak tam rządzi i do zobaczenia przy najbliższej okazji, przy najbliższej nagrodzie. Dziękuję. Miłego dnia.